Siema, z tej strony Elevena, to jest ponownie Week. Więc cóż, jest taka sytuacja. Nie było mnie na IEM-ie, Nesco był na IEM-ie, zgubił się po drodze z powrotem i utknął w Sosnowcu. Zabrali mu paszport, okradli, zgwałcili prawdopodobnie jego rudą pupcie, więc ja sobie poczekam, aż się zbierze i wróci tutaj do mnie z powrotem. A mi zostaje troszeczkę czasu na nagranie odcinka z gry, którą mam rzuciłem niedawno, a nagrywałem z jakieś 2 miesiące temu spokojnie. Więc nie pamiętam, co tu się dużo działo, obejrzałem sobie sam odcinek, żeby ogarnąć. Więc tyle wiem, ile ostatnio, ale nie mam totalnie wprawy, który miałem przedtem, który troszeczkę nabrałem w trakcie gry, więc jestem wyrwany z kontekstu, ale mam nadzieję, że teraz już się nie zdarzy taka sytuacja jak przedtem, że po prostu zapomnę o tej grze i jej nie dogram potem. Postaram się tego trzymać. We were on our way back home, and we totally heard someone. Totally? Like okay. Somebody sleeping. Snoring like a mother trucker. O, słyszeli jak ktoś chrapał, dobrze. Okej, o. Więc trzeba podążać dalej. Tu jest jakaś historia w to wplątana, której ja pewnie nie ogarnę po takiej przerwie. I nauczmy się od początku grać. No i odpaliłem świeczkę, dobra, no to nie. Zrobiłem najgłupszą rzecz w moim życiu. Karteczki zbieramy. Look away. Odwróć się, czy coś takiego. Już się czuję niepewnie, już są te momenty niepewności. Okej, więc super. Stwierdziłem, że będzie dobrym pomysłem powrót do horrorów w jakiś sposób, bo mi tego brakowało. Ale brakowało mi, tak jak zawsze wspominałem, horrorowych, fajnych gier. Na przykład ostatnio zacząłem grać. Aj, kurwo! Tak powiecie, że udawałem. Na przykład ostatnio zacząłem nagrywać Five Nights at Candy's 2, ale ta gra miała taki sam problem jak... Aż mnie szczęka boli tak jak się wydarłem. Ta gra ma taki sam problem jak część pierwsza. A mianowicie jaki? Nie, zwalajcie ode mnie. Mianowicie taki, że o ile Five Nights at Freddy's samo w sobie bardzo ładnie skupiało się na tym, żeby wprowadzić na sam początek gry mindfuck graczowi, żeby na sam początek było ciężko, żeby ogarnął mechanikę kilku potworów na raz, to w tej grze, oczywiście Five Nights at Candy's mam na myśli, jest to zrobione w ten sposób, że co noc mamy wprowadzonego nowego potwora i mamy czas na ogarnięcie go, jak on działa, na poznanie swojego wroga. I to jest moim zdaniem mniej dynamiczny sposób gameplayu, który mi się nie podoba. Mam problem, nie mam świeczki. Zaraz se zginę. Okej, se zginąłem już. Dobra. Więc muszę trzymać się tych świeczek, jak tylko zadę świeczkę, to ją od razu wymieniać. To tego się trzymajmy. Okej, jeszcze raz. A, naprawdę mnie szczęka boli tego krzyku. Oła. Więc Five Nights at Candy's sobie odpuszczę, może kiedyś na live streamie to tknę, dźgnę jakimś kijem. Ale o ile chodzi o wykonanie tego fangame'a Five Nights at Freddy's, że jest nawet całkiem spoko wykonany jako fangame, że nie jest jakoś beznadziejnie zrobiony, to niestety ta mechanika mi nie za bardzo przypadła do gustu. Tyle w temacie. I to jest taka sama podobna sytuacja z innymi grami, że na przykład inne z drugiej strony są wykonane ciulato, mogłyby być fajne, ale są wykonane tak do dupy, że są praktycznie niegrywalne. I to jest właśnie niestety problem. Odpalamy świeczkę od tej, bierzemy tą tutaj i idziemy przed siebie, szukamy innych świeczek. Zachowajmy ten cykl, żeby cały czas świeczki zmieniać i iść przed siebie. Kurwo, śmiecił. Coś tutaj było, mi wspominaliście, że ten dzwoniak bije, znaczy, że połowa godziny minęła, więc jeżeli uderzy ten dzwon cały, to będę bardzo szczęśliwy. Tak, czytałem komentarze właściwie. To będę bardzo szczęśliwy, bo będę już miał bliżej do końca. Coś tu się po mnie skrada, zaraz mi się wgryzie w dupę. Witam. Twoje światło go obudzi. Jak to zgasić? Ej, halo, jak to zgasić? Jak to zgasić? Ej, zgaś to! Stop, opcje. Ja nie wiem, czym się gasi. Ha! Look inverted. No nie, no chyba nie. Nie! Zostaw to! Czemu zmarnowałaś zapałkę? Nie trafiam w klawisze. Odejdźmy od tego, tam coś jest, coś śpi. Okej. Okay. Nie, bo bałem się, że za mną podąża. Chciałem sprawdzić, którym się...
Chciałem się dowiedzieć, który tutaj gadzi. Co mnie goni teraz? O, goni mnie! Ja pierdolę. Ja przepraszam, tego się nie da w inne słowa ująć. Gdzie jest moja świeczka? Zajebał mi świeczkę. Gdzie ona jest? O, ja mu puściłem, muszę się po nią wrócić. Totalnie muszę się po nią wrócić. Gdzie jest ta świeczka? Ona całkiem zgasła? Tam jest jakaś świeczka, szybko, biegnij. Biegnij, bo cię zaraz dorwą. No nie mogę znowu. Nie, 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 nie. Okej, okay, o. Mamy świeczkę jakąkolwiek, szukamy kolejnej. Mamy świeczkę, odwalcie się. Mamy świeczkę, odwalcie. Nie możesz. Mam światło. Czyli rozumiem, że on w jakimś czasie przychodzi, jeżeli nie mamy światła. Jakieś jest odliczanie, on przychodzi w jakimś czasie i sprawdza, czy mamy światło. Jeżeli nie mamy światła, atakuje. Jeżeli mamy światło, mamy szansę przetrwać. Dobra, odpalmy tą świeczkę, weźmy tą nową. Uciekaj! Czy ja właśnie pobiegłem od tego czegoś, czego miałem nie obudzić swoim światłem? To mogłoby być okropne i paskudne. Nie wiem, gdzie ja krążę. Totalnie nie wiem nic. Co, słucham? Nie, nie wiesz nic. Odwal się. Odpierdaskuj się, bo ci tak przy parabole, że wypadniesz poza nawias. Tam jest świeczka, jest dość daleko. Jest połowa nocy, dobra, tyle za nami. I będziemy musieli przetrwać jeszcze resztę. Damy sobie radę spokojnie, okej? Okay? Już powoli się z powrotem wdrożyliśmy w tą grę. Nie może być tak źle, jak może być źle. Powtarzam swoje teksty, bo próbuję cokolwiek gadać, żeby rozluźnić atmosferę. Bo mam tak ścięte zwieracze, że chyba... Czemu? Czemu? Dlaczego? Jakim cudem? Która jest godzina w ogóle? Bo ja nie wiem, czy... Patrzę, czy ktoś mi coś nie pisze, czy czasami nie doszło jakiegoś gwałtu w Sosnowcu. Sprawdzam jakieś najświeższe informacje. Tak, wiecie, orientacyjnie. Czy czasami Neskotka nie dzwoniło? Dobra, biegnijmy jeszcze raz. Może oszczędzajmy bieg. Co proszę, ja się nie ruszam. To było creepy, to było full creepy. Dobra, okej. Okay. Więc zatrzymajmy się teraz w takim punkcie, żeby nie biec. Właśnie, powtarzam, nie biec w momencie, kiedy nie potrzebujemy biec. Bo ja w ten sposób marnuję sobie coś, co może mi uratować kiedyś dupę. Teraz idźmy w stronę tamtej świeczki. Ej! O ty kurwo śmieci, nie wiem gdzie się odwróciłem, tam jest świeczka, dobra. O. Okej. Let's take this one, you know? Wystraszyłem się nawet tego lusterka. Weźmy tą nową świeczkę i szukajmy już kolejnej na horyzoncie. Pewnie z godziny na godzinę w tym lesie będzie ich coraz mniej, zakładam, prawda? O, poznaję to. Tutaj kiedyś coś mi z tego spadło. Czy to jest cały czas ten sam las? Może warto byłoby poznać jego layout cały. Dowiedzieć się, jak wygląda, że tak powiem, cała jego mapa tego lasu. Żeby wiedzieć, dokąd idziemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Cokolwiek. I żeby potem wiedzieć, gdzie uciekać, żeby ratować dupę, a nie żeby uciec na siatkę i złapać się w sidła jakieś diabelskie. Dobra, zaczyna być mglisto. Nie wiem, czy to jest efekt jakiejś godziny, czy efekt jakiegoś tego konkretnego miejsca. Przestańcie, zostawcie mnie. O! No czemu? Kurwo! Jak ja mam to zrobić? Co ja mam się na niego nie patrzeć? Patrz się za długo, a on cię zaatakuje. Dobra, muszę na to uważać. Czyli nie mogę się na niego patrzeć, muszę uważać, żeby odwracać od niego wzrok i tyle. Dobra, dobrze, okej, okay, naprawię swoje błędy, wszystko zrobię, okej, okay, już, dobra. Szal. Nie wiej czasami, nie... Czy może mi wiatr właściwie zwiać, zdmuchnąć tą świeczkę? To by było straszne. Pewnie jest taka możliwość, nie chciałbym jej sprawdzać.
Okej, tu jest dużo świeczek. Czuję się przez to bezpiecznie. On zaraz przyjdzie, trzeba będzie się od niego odwracać cały czas. Okej, okay, o! Nie! Okej, okay. Chyba mu uciekłem. Dobra, tu trzeba się patrzeć w podłogę. Dobra, okej. Okay. Co się garnąłem? Poprzednio chyba fartem udało mi się przed tym uciec, ale teraz dajcie mi świeczkę, bo tam się kończy. Jest świeczka! On trochę daleko. Chyba. Tak się zdaje być daleko. Okej. Okay. Tu coś będzie. To mam takie wrażenie. Tak, jest tak cicho. Nagle wszystko ucichło. Jak się odwrócę, to teraz coś mi... mówiłem? Czym ty? Co to jest? Okej, okay, coś znalazłem. Teraz nie mogę tego przegrać. Dzwon! Bi! A! Dzwon, nie ty! Kurwiu! Jest dzwon. Jest połowa nocy. Teraz mogę dać się zabić. Okej. Okay. Jak tamten będzie karaczan na mnie wyskakiwał, wystarczy... Aha, wystarczy spojrzeć w podłogę. I nie iść ko... Co ty kuźwa robisz? Nie bawimy się tak. Mamy teraz szansę. Okej, okay. Najgorsza rzecz jaka może być? Zacząć grę, nie poznać jej do końca, zostawić ją i wrócić do niej po jakimś czasie. Myślisz, że coś wiesz? Tak... Aaaa! Tak naprawdę nie wiesz nic! Co mam? Mam na nich nie patrzeć! Wygnoję! Ktoś za mną oddycha, to nie byłem ja, tam widzę świeczki. Może troszeczkę się do nich przy... Okej. Okay. Nie obudźmy ryby! Czy cokolwiek to jest? Nie obudźmy ryby! Okej, okay, to ten ciul zaraz przyjdzie tutaj do mnie, prawda? O, już tutaj jest! Nie obudziłem go, chyba. No bo i go obudziłem. God! Why? Najwyraźniej byłem jednak za blisko. Chciałem to obejść dookoła jakoś, nie wiedząc tak naprawdę gdzie to jest, ale nie wyszło mi to za bardzo, jak było widać. Coś tutaj jest dodatkowego. O, zebrałem dodatkowe jakieś fanty, okej. Nie zdążyłem się wystraszyć, ale się cieszę. Przynajmniej o tyle mniejsze prawdopodobieństwo, że sąsiedzi mnie zajebią za te krzyki. Oczywiście nie jest jeszcze aż tak późno jak ostatnio, ale... Nie jednak. Co to było? Jest chrapidełko, ale... Weź to po prostu, odwróćmy się. Pójdźmy w drugą stronę, tak żeby nas nie zauważył. No już tam. Nie. Nie obudziłem go, prawda? Nie. Zgaś to! Zgaś to! Zgaś to! Zgaś to! O nie. O nie. Okej. Okay. Mam poważny problem, muszę znaleźć świeczkę z powrotem. Myślałem, że mi goni ten koleś, jakoś to zgasiłem, więc jakoś się da. Gdzie jest świeczka? On mnie goni! Co to za... On mnie goni! Go back to sleep. Okej, udało mi się, jakieś osiągnięcie odblokowałem, czyli usnął z powrotem. Ale muszę znaleźć świeczkę, bo mnie zajebią. Świeczka, kama... Aaaa! Świeczka. Świeczka. Dajcie!
Dajcie mi świeczkę! Gdzie jest świeczka? Oni na mnie polują! Świeczka! Come on! Zostały mi dwie zapałki. Nie mogę na nich wytrwać całej nocy. Świeczka. Nie mogę na nich wytrwać całej nocy. Gdzie jest świeczka? Świeczka, jakakolwiek, błagam. O nie, o nie, 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 nie. Come on. O nie, nie mam zapałek. Nie mam zapałek, no nie. Nie! Nie widzisz mnie! Jest, mam zapałkę! Skąd? Dajcie mi świeczkę, szybko! Świeczka! Come on! Jak to się stało? Jest! Są świeczki! Chodź! Nie mam zapałek. Okej. Okay. Dobra. Nie jestem w stanie nagrywać dłużej. Czasowo spokojnie bym wyrobił, ale nie jestem w stanie, bo słyszycie, że mi się głos załamuje. Nie jestem w stanie po prostu psychicznie. Okej, okay, więc zrobimy to tak. W następnym odcinku przechodzimy dwie noce. Dwie noce. Przyzwyczajenie. Dwie godziny. Musimy to przejść. Znaleźliśmy jakieś dwie rzeczy. Chociaż tyle dobrze. Ogarnęliśmy mechanikę gry, więc. Najpóźniej, w poniedziałek, będzie kolejny odcinek. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie. To było na tyle w tym odcinku. Sorry, że się nie udało, a mam nadzieję, że chociaż się dobrze bawiliście i też trochę podskoczyliście, tak samo jak ja. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.